Cześć, z tej strony Wojtek z portalu ścigacz.pl. Witam Was po raz pierwszy w tym sezonie z pokładu motocykla. No, może nie motocykla, skutera. Jest to Zontes 125M, który został zrobiony na bazie bardzo udanego i bardzo dobrze przyjętego modelu 310M. I mamy tu silnik o pojemności oczywiście 125 cm sześciennych. Maksymalna moc jest wyłapana z górnego pułapu, czyli 14,5 konia mechanicznego, co przy masie 160 kg zapewnia całkiem przyzwoite osiągi, a przynajmniej tak deklaruje producent. Maksymalna deklarowana prędkość to 99 km na godzinę. Rama to konstrukcja stalowa, do tego mamy hamulce tarczowe z układem ABS na przód i tył, czyli dwukanałowym, i kilka innych bajerów, o których opowiem Wam za chwilę. Z racji tego, że Zontes 125M jest oparty na 310, to gabarytowo jest takim samym skuterem, jeżeli chodzi o wielkość i tak dalej, więc tak na dobrą sprawę, jak można rozpoznać, czy akurat po ulicy jedzie 310 czy 125? No chociażby dlatego, że 310 ma z przodu umieszczoną chłodnicę, 125 ma chłodnicę umieszczoną po prawej stronie. Dodatkowo 310 ma wysoką przezroczystą szybę, natomiast 125 ma szybę przyciemnianą niską. I tutaj ciekawy myk, taki protip, a mianowicie, jeżeli macie 125, to możecie wsadzić szybę od 310, a jeżeli macie 310, to możecie wsadzić szybę od 125. I co jest jeszcze fajne, to, że przy 125 pozostawiono elektryczną regulację szyby, więc to jest in plus. Natomiast ustawienie odbywa się w dwóch płaszczyznach, czyli no, albo na maksa w dół, albo na maksa w górę. Nie ma nic pomiędzy, nie ma takiej płynnej regulacji, jakby się chciało. Czy to jest złe? Bo ja wiem, jak dla mnie nie. Dla mnie jest ok. Jeździłem dzisiaj cały dzień w najwyższym ustawieniu i ta ochrona przed wiatrem była jak najbardziej spoko. No ale silnik 125 cm sześciennych, 14,5 konia mechanicznego mocy i no tak naprawdę jakby ok, po maksymalnym pułapie, wiadomo, każdy by się spodziewał nie wiadomo jakiego przyspieszenia. No przyspieszenie jest takie jak w przypadku większości maxi skuterów w tej klasie, czyli spod świateł na pewno będziecie pierwsi, do tych 60-70 km na godzinę spokojnie się rozkulacie. Na drogę krajową też bez problemu możecie wyjechać, jeżeli będziecie chcieli pojechać gdzieś dalej. Więc jakby tutaj Zontes 125M jest sprzętem poprawnym. To, na co wszyscy zwracają uwagę przy tym sprzęcie i na co ja też zwróciłem uwagę, to jego kosmiczna stylistyka, zwłaszcza tutaj z przodu się bardzo dużo dzieje, bo mamy wlot powietrza, mamy centralnie umieszczone światło, które jest światłem drogowym. Jeżeli dobrze, Jezus Maria, teraz mi zabiorą prawo jazdy. No wiecie, długim. I do tego jeszcze są małe LEDy, troszeczkę w stylu no, pozostałych sprzętów z klasy, czy tam na opartego Ducati Panigale, jeżeli ktoś by chciał do tego dorabiać jakąkolwiek filozofię, ale w to nie brnijmy. I do tego są kierunkowskazy, bardzo fajnie zintegrowane z owiewką, także tutaj z przodu dzieje się bardzo dużo i reszta sylwetki za tym podąża, aż do bardzo fajnie wykonanego stelaża na kufer centralny, który jest tutaj rozdzielony, ma takie ostre zakończenia, więc jakby ten sprzęt jest spójny. I teraz tak, co jeszcze jest ciekawe, ten skuter kosztuje 16 999 zł, czyli przy tym, co Wam wymieniłem, a jeszcze wymienię parę rzeczy, jest to dużo mniej od konkurencji. Jeżeli mu wybaczycie, że jest Chińczykiem, to jest naprawdę spoko, ponieważ mamy tutaj również moduł Bluetooth w wyświetlaczu, który jest zresztą kolorowy. Jest moduł Bluetooth i teraz tak, przez aplikację możecie się z nim połączyć i no właśnie, tu pojawiają nam się pewne zgrzyty. Więc tak, są dwie aplikacje. Pierwsza aplikacja to jest aplikacja Zontes, która powinna sprawiać, że można skuter zamykać, otwierać, chyba nawet uruchamiać. Natomiast wymaga wpisania numeru VIN, ale pomimo tego jakby nie do końca chciała z tym skuterem współpracować. Później mamy drugą aplikację, która jest odpowiedzialna za nawigację i
to jest w ogóle największy szał, bo nie wiem, czy pamiętacie Suzuki GSX-S 1000 GT chociażby, czy motocykle Hondy z Apple CarPlay i Android Auto, mają coś takiego, że Wam się na wyświetlaczu pokazuje ładnie mapka i Zontes też to ma. Zontes 125M też to ma, przy czym, no właśnie, tu nam się pojawia kolejna ciekawa historia i ta ciekawa historia jest taka, że aplikacja według sklepu umożliwia zakupy, według aplikacji trzeba zapłacić, żeby móc nawigować, bo jeżeli nie zapłacicie, to po prostu macie widok mapy i tyle. No i powiem Wam, że nawet chciałem za to zapłacić, chciałem się szarpnąć, ale nie ma opcji dokonania płatności, także nie wiem, co tu się wydarzyło, ale nic dobrego. Kolejna sprawa, jeszcze pozostanę przy wyświetlaczu, to jest taka, że wyświetlacz ma 4 tryby pracy. W każdym z tych trybów informacje są wyświetlane tak samo, natomiast no, w troszeczkę inny sposób graficzny. Musicie wcisnąć set, żeby wejść do menu, wchodzicie do interfejs, no i macie Street, Simple, Race, Casual. Informacje, które się w nich wyświetlają, są takie same, natomiast no, oczywiście jest kwestia widoku. No jeździłem akurat w trybie Street, czyli coś takiego, bo generalnie nie ma tutaj żadnej filozofii, ale jest to fajny dodatek. Służy aplikacja w telefonie i ona działa troszeczkę w stylu Apple CarPlay czy Android Auto i wtedy tutaj wyświetla Wam się na wyświetlaczu nawigacja i ta nawigacja jest też tutaj. No i właśnie, powstaje pewien zgrzyt, ponieważ jak wciśniemy Search, to pokazuje, że nawigacja nie została wykupiona i ja chciałem ją wykupić naprawdę i nie mogę. Po prostu aplikacja mi nie pozwala, żeby za nią zapłacić, także no, jeżeli nie chcą moich pieniędzy, to trudno, a szkoda, bo naprawdę chciałem to przetestować. Podszedłem do tego z pełnym entuzjazmem i no i cóż, i nie mogę. Wyświetlasz to jedno, ale jak już tutaj jesteśmy, to Wam troszeczkę opowiem o klawiszologii w tym sprzęcie i generalnie o tym, co tu się dzieje na kierownicy, bo się dzieją no, ciekawe rzeczy, ponieważ na przykład możecie sobie złożyć lusterka w bardzo wygodny sposób, bez kręcenia śrubami i tak dalej. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, no nie, od spodu się przykręca. I teraz tak, tutaj oczywiście uruchamiamy, tutaj mamy uruchamianie zapłonu i tego typu historie, natomiast nas interesują te funkcje dodatkowe, czyli jak dostać się do menu, jak po nim nawigować. Szczerze mówiąc, musiałem zajrzeć do instrukcji, ponieważ nie ma tutaj typowego joysticka, ale ogólnie to jest proste, wystarczy wcisnąć przycisk set i już jesteśmy w menu, żeby przełączać się pomiędzy opcjami menu, trzeba wciskać przycisk Mode. No i teraz tak, w Language, w momencie jak użyjecie tej opcji, to możecie dostać zawału, ponieważ zmieni na chiński, więc nie róbcie tego. I teraz tak, żeby się dostać gdziekolwiek, na przykład chcemy zmienić wygląd wyświetlacza, trzeba jeszcze raz wcisnąć przycisk Set, no i potem przyciskiem Mode nawigujemy pomiędzy opcjami, jakby to tematycznie powiedzieć, simple as that. Pojeździłem troszeczkę Zontesem 125M i no co, robi dokładnie to, co do niego należy, czyli jeździ, skręca, hamuje, przyspiesza. Przyspiesza całkiem żwawo, jest całkiem ekonomiczny, ponieważ producent deklaruje spalanie poniżej 3 litrów na setkę. Jestem skłonny w to uwierzyć i jest to w zasadzie taka, no można powiedzieć, klasowa średnia. Co jest w tym skuterze wyróżniające się, to to, że oba koła mają średnicę 14 cali, a więc po pierwsze, dobrze się nimi pokonuje zakręty. Po drugie, bardzo dobrze wybierają nierówności, co jest istotne, zwłaszcza w mieście, gdzie no,
asfalt często pozostawia wiele do życzenia. Kolejna rzecz, jak już jesteśmy przy kołach, taka ciekawostka, to Zonte 125M ma system monitorowania ciśnienia w oponach. Tak, i te informacje są pokazywane na wyświetlaczu, więc w razie gdyby coś miało być nie tak, to zostaniecie ostrzeżeni odpowiednio wcześniej, że no, coś jest nie tak z ciśnieniem. Kanapa, tak jak zapewnia producent w swoich materiałach prasowych, jest szeroka i jest wygodna i faktycznie taka jest. Tutaj ta część, nazwijmy to do podparcia lędźwi kości ogonowej, bardziej kości ogonowej, sprawdza się bardzo dobrze. Jeżdżąc tym skuterem w zasadzie cały czas pozostawałem w takiej samej pozycji. I kanapa oczywiście się otwiera i pod kanapą mamy schowek. Schowek ma oświetlenie, więc to też jest spoko. Jest może nie najdłuższy, ale też nie najkrótszy i jest całkiem głęboki. Także myślę, że spokojnie laptopa tutaj zmieścicie, rzeczy do pracy, jakieś zakupy, tego typu historie, można się szarpnąć. Jeżeli potrzebujecie zwiększyć przestrzeń bagażową, to już na dzień dobry w Zontesie 125M dostajecie, nie dość, że to jest uchwyt dla pasażera, to jeszcze można tutaj już od razu na gotowo zamontować płytę pod kufer i kufer i wtedy oczywiście zwiększyć możliwości bagażowe. Skoro już jesteśmy przy wożeniu pasażera lub pasażerki, to Zonte 125M ma też osobne podnóżki właśnie przewidziane dla drugiej osoby i jeżeli będziecie próbowali je wyciągnąć, to nie mocujcie się, nie walczcie, nie ma sensu. Musicie zrobić to delikatnie i z godnością, czyli ciach i dzień dobry. Podnóżek wyjeżdża jeden, no po mojej stronie też podnóżek wyjeżdża dokładnie tak samo i możecie wygodnie podróżować w dwie osoby, ponieważ ta przestrzeń dla pasażera też jest całkiem spora, aczkolwiek no Zonte 125M został pomyślany przede wszystkim o kierowcy, no analogicznie z 310, bo to jest ta sama, mówiąc kolokwialnie, buda. Słowem podsumowania, 16 999 zł. W tej cenie dostajecie skuter, który ma silnik o pojemności 125 cm sześciennych, moc 14,5 konia mechanicznego z bardzo przyzwoitym przyspieszeniem, szybę z elektryczną regulacją, wyświetlacz z możliwością połączenia Bluetooth i wyświetlania nawigacji, czujniki ciśnienia w oponach, wspomniany uchwyt dla pasażera z możliwością montażu kufra, system bezkluczykowy, także dzieje się tutaj bardzo dużo. Jedyne, co moim zdaniem muszą producenci ogarnąć, to pogadać z deweloperem aplikacji, żeby umożliwił płatności, bo nawet ja na czas testów byłbym skłonny zapłacić, żeby tylko zobaczyć, jak ta nawigacja tutaj działa, bo jest to feature, który może się przydać wielu osobom, które poruszają się głównie po mieście, bo też jakby lusterka, wszystko jest tutaj tak wyprofilowane, że może być ciężko, żeby zamontować uchwyt na telefon. Także za 16 999 zł dostajecie bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo w przypadku konkurencji chociażby japońskiej, żeby mieć tak wypasiony skuter, no to spokojnie trzeba położyć ponad 20 tysięcy. Także Zonte 125M jawi się jako bardzo fajna alternatywa. Co jest jeszcze fajne w Zontesie 125M, no i też 310M, to to, że dotychczas Chińczycy kojarzyli nam się przede wszystkim z kopiowaniem. To kopiowanie wynikało częściowo z braku własnych pomysłów, częściowo wynikało z chęci upodobnienia się do produktów premium, a częściowo też, i tutaj akurat to jest, tu nie mam nic przeciwko, z tego, że po prostu niektóre chińskie marki weszły w joint venture z innymi znanymi producentami, co ma miejsce i w przypadku motocykli, i w przypadku samochodów. A tutaj ta stylistyka jest bardzo oryginalna, bardzo kosmiczna, bardzo odważna, zwłaszcza z przodu, gdzie dzieje się bardzo dużo i wygląda to naprawdę fajnie. Myślę, że jeżeli byście zdjęli oznaczenia Zontes, to moglibyście się spotkać z pytaniami w stylu: ej, a co to za Yamaha? Ej, a co to za Honda? Ej, a co to za Suzuki? Czy cokolwiek innego tutaj możecie sobie wstawić. Także też
pod tym kątem Zontes 125M to bardzo dobry wydatek. Z Podmostu Siekierkowskiego, po raz pierwszy w tym sezonie i na pewno nie ostatni, mówił do Was Wojtek Grzesiak, Ścigacz.pl.